Drodzy Państwo, są dzisiaj z nami starościna pani Weronika Gajur, która prowadzi wysokotowarowe gospodarstwo rolne wspólnie z mężem Tadeuszem od 1980 roku. Główne uprawy w gospodarstwie to pszenica i rzepak. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane i stale się rozwija. W gospodarstwie prowadzona jest również hodowla trzody chlewnej. Weronika i Tadeusz Gajurowie są laureatami konkursu Agroliga 2009 oraz laureatami konkursu organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Byli również laureatami konkursu na najładniejszą zagrodę wiejską. Starosta, pan Leszek Kardasz, prowadzi wysokotowarowe gospodarstwo rolne wspólnie z żoną Haliną od 1991 roku. Główne uprawy w gospodarstwie to pszenica i rzepak. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane i stale się rozwija. Pan Leszek Kardasz pracuje na rzecz społeczności lokalnej. Jest delegatem Izby Rolniczej. Pan Leszek Kardasz lubi podróże, ale jego nową pasją stały się wnuczki Julia, Wiktoria i Maja, którym poświęca każdy wolny czas. Następuje wręczenie chleba księdzu proboszczowi. Pani starościna również składa dary z naszych sadów, pól, ogrodów. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy pozostałe delegacje. I z góry dziękujemy za dary. Dziękujemy delegacjom z wiosek naszej parafii i gminy. Piękny kosz, owoce, piękny bochen chleba. Przynieśli rolnicy, gospodarze z Gierałtowca, z Lubiatowa, ze Strupic, z gospodarstwa uprawa Lubiatów, z Pyskowic, z Podolan, z Brennika. Tak? Udało mi się wychwycić przed rozpoczęciem spotkania. Witamy i dziękujemy. Piękne, duże bochny chleba z pięknym napisem, z ozdobami. Piękni delegaci. Dziękujemy delegacjom i dziękujemy za błogosławieństwo. Składajmy Panu Bogu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie
Wszechmogący, wieczny Bogorze, i Tobie za wszystko składali dziękczy niechęnie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka gaczereć i chwała, przez wszystkie wieki wieku. Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie będzie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Najświętszym sakramentem. Spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Wykonano tutaj wiele prac porządkowych, modernizacyjnych. Autostradę nawet zaczęto budować tutaj koło szkoły. Parkingi. Gierałtowiec robi się coraz świetlejszą wioską. Dziękuję księżom za odprawienie mszy świętych, za rolników. Dziękuję Scholce za to, że uświetniła mszę świętą swoim występem, śpiewem, graniem. Bóg zapłać służbie liturgicznej ołtarza i serdecznie dziękuję kościelnym, którzy wszystko przygotowali tutaj do mszy świętej. Księża, przyjmijcie teraz błogosławieństwo końcowe.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pochwalony Jezus Chrystus. Amen.